Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przed nami odcinek muzyczny. Będzie o gwieździe, która zniknęła jakiś czas temu. Na scenie występowała przez 20 lat i ten czas wystarczył, żeby zapisała się na zawsze w Waszej pamięci, bo niejednokrotnie czytałam, że chcielibyście o niej odcinek. Na dodatek, kiedy porzuciła karierę sceniczną, zrobiła wielką karierę w zupełnie innej dziedzinie, zarobiła krocie i dzisiaj nie musi martwić się o emeryturę. O kogo chodzi? Oczywiście o Stenię Kozłowską, której piosenki były rozczulające, a ona sama nazywana była polską Dalidą. Jeżeli chcecie sobie przypomnieć jej historię, a także dowiedzieć się, co dziś u niej słychać, serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście pozostali ze mną oczywiście do samego końca. Stefania Stenia Kozłowska urodziła się 28 września 1936 roku we Francji, dokąd wyemigrował jej ojciec, który chciał dorobić sobie troszkę, ponieważ sytuacja materialna rodziny nie była zadowalająca. Dodatkowo coraz więcej mówiło się o wiszącym w powietrzu konflikcie, więc wszystko składało się na to, żeby wyjechać i szybko nie wracać. A mała Stefania zapisana została do szkoły baletowej, którą ukończyła. To zapewne tym latom spędzonym na sali baletowej zawdzięczała później swoją niesamowitą grację i prezencję na scenie. Do Polski rodzina wróciła dopiero w 1954 roku, a Stenia w związku z tym, że całe dzieciństwo spędziła za granicą, a języka polskiego używała jedynie w domu, nie władała nim wcale najlepiej. Miała wtedy już 18 lat, więc jak się domyślacie, był to nieco problem, ale dość szybko nadrobiła zaległości. Zawsze jednak oprócz tańca bardzo chciała śpiewać i postanowiła później kształcić się właśnie w tym kierunku. Ukończyła wydział piosenkarski średniej szkoły muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, a także studio piosenkarskie Pagartu. Debiutowała w audycji radiowej Podwieczorek przy mikrofonie. W 1969 roku zdobyła nawet Złoty Mikrofon Nagrodę Polonii Amerykańskiej w Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. I trzeba przyznać, że właśnie te zwycięstwa, ten ciąg dobrej pasy sprawił, że stała się z dnia na dzień bardzo rozpoznawalna, bardzo ceniona i mogła wykonywać piosenki, które nuciła z czasem cała Polska. Występowała także na festiwalach piosenki radzieckiej w Zielonej Górze. Jednak nazywano ją polską Dalidą ze względu, ja myślę, że na jej prezencję, na to, że jej piosenki były takie właśnie rozczulające, łapiące za serce, romantyczne, melancholijne, ale też oczywiście przez to, że pierwsze swoje piosenki wykonywała właśnie w języku francuskim, bo po prostu tak jej było wygodniej. I ta polska Dalida uwielbiana była nie tylko w Polsce, ale i za granicą, ponieważ mało która artystka tak objeździła świat, jak właśnie w tamtym okresie Stenia Kozłowska. Występowała na dziesiątkach międzynarodowych festiwali, w swojej największej popularności koncertowała w Australii, USA, Norwegii, Szwecji, Holandii, NRD, Czechosłowacji, ZSRR i Rumunii. I choć przyjmowano ją tam, jak czytamy w artykułach, z wielkim entuzjazmem, była bardzo doceniana, wszędzie się cieszono z jej wizyty, ona też na pewno się cieszyła, jednak przyznała, że z czasem to jeżdżenie po świecie, występowanie na festiwalach zaczęło ją niesamowicie nużyć. Byłam znużona ciągłymi podróżami po świecie, tak naprawdę nie znosiłam festiwali, na które ciągle mnie wysyłano. Byłam bardzo nieśmiała. Doszłam do wniosku, że skoro przestałam czerpać przyjemność z występów, to nie ma sensu, bym dalej śpiewała. Po co robić coś na siłę, cytuję artystkę Fakt. Już wtedy miała na koncie 5 pełnych płyt, między innymi Stenia czy Daj mi świat oraz 5 mini-albumów. Jej największe przeboje to Prócz nas nic nie mamy oraz Czy to walc, a także Daj mi świat, Do szczęścia blisko, które znała i śpiewała cała Polska. Przyznawała także, że nie dużą motywacją w tym przypadku była jednak sfera finansowa, że większość artystów występowała w tym okresie dlatego, że kochała to robić, a nie dlatego, że można było na tym zarobić jakieś wielkie kokosy. Za pierwszy longplay dostałam równowartość 2 średnich pensji. Żeby zarobić, musiałam grać przynajmniej 15 koncertów w miesiącu. Tantiemy za piosenki do tej pory dostałam tylko 2 razy, mówiła Faktowi.
Jednak, jak widzicie, czasem to jest tak, że się przyciąga to, o czym się myśli, nawet kiedy trudno nam podjąć jakąś decyzję, życie nagle okazuje się mieć dla nas taki scenariusz, który pcha nas w jakąś stronę. Pozwala nam zdecydować, czy powinniśmy iść w prawo, czy w lewo. W przypadku pani Steni akurat był to dość tragiczny zwrot akcji, ponieważ artystka uległa bardzo poważnemu wypadkowi samochodowemu. Miał on miejsce w latach 80. w Australii. Porównywano go do tego wypadku, któremu uległa Anna German. Zaczęły się kłopoty ze zdrowiem. Po wypadku, jaki zdarzył mi się w Australii w drodze do Sydney, samochód wpadł w poślizg na plamie oleju. Pół roku nie chodziłam. Dotkliwie dokuczał mi kręgosłup. Zaczęła się liczyć wyłącznie młodość. Zabrakło dla mnie miejsca i w telewizji, i na estradzie, mówiła magazynowi Retro. Ale bardzo często też w moich odcinkach powtarzam, żebyśmy nie zapominali o tym, że życie jest bardzo nieprzewidywalne. I właśnie, mimo że powiedziałam tutaj, że życie pchnęło ją w taki tragiczny sposób w jedną ze stron, później okazało się, że po każdej burzy wychodzi słońce i że jednak to, co wtedy wydawało się artystce wielką tragedią, później okaże się dla niej być czymś, co otworzy jej nowe możliwości, nową drogę w życiu. Bo kiedy Stenia Kozłowska spędzała całe dnie w swoim mieszkaniu, ponieważ nie czuła się najlepiej, córka przesłała jej kawałek futerka, ponieważ przebywała wtedy we Włoszech. I zainspirowała mamę, żeby ta coś z tego uszyła. Zaprojektowałam kilka zabawek. Moje pluszaki nieoczekiwanie spodobały się właścicielom paru warszawskich galerii, opowiadała. Najpierw szyłam zabawki, a potem ubrania. I talent mamy w połączeniu z kreatywnością i przedsiębiorczością córki doprowadził do tego, że powstała z tego nie mała, ale gigantyczna firma odzieżowa. Założyła razem z córką firmę odzieżową Terra Nova. Stała się bizneswoman. I przez prawie 20 lat zajmowała stanowisko wiceprezeski sieci sklepów marki. Córka odkryła we mnie żyłkę do interesów, żartowała. Pani Steniu, ja kiedyś podobnie jak pani chodziłam też do szkoły wokalnej i tam właśnie, niedaleko tej szkoły wokalnej, był outlet teranowy. Ja tam całe swoje kieszonkowe, jakie miałam w okresie liceum, zostawiałam u państwa w tym sklepie. W outlecie, jak się domyślacie, ceny były takie, że mogłam wyjść po prostu obładowana jak na filmach, a nie wydawałam dużo, także bardzo duża część mojej młodości i moich młodzieńczych outfitów to właśnie za pani sprawą, jak się okazuje. Ale pani Stenia jeszcze spróbowała raz powrócić do muzyki, żeby sobie przypomnieć te emocje. Było to w 1998 roku, kiedy wydała album o tytule Super Businesswoman, nawiązujący do poprzedniego, ale i do obecnego życia artystki. Jak sama jednak przyznała, od razu wiedziała, że był to taki jednorazowy strzał i jednorazowe turne, jakbyśmy powiedzieli, ponieważ raczej miała sobie właśnie przypomnieć te emocje z przeszłości, niż nadal wiązała w jakiś sposób nadzieję z tym, że na rynku muzycznym jeszcze zaistnieje. Sama stwierdziła, że to wyskok i przygoda bez ciągu dalszego. Dzisiaj pani Stefania, jak sama mówi, cieszy się jesienią życia. Już 10 lat temu postanowiła zrezygnować z funkcji prezeski w swojej firmie. Jej zięć prowadzi w Warszawie ponoć popularną pizzerię, w której często można było ją spotkać. Ulubioną pizzą pani Stefani ma być włoska carbonara. Pani Stefania jest też dumną babcią, bardzo wspiera swoją wnuczkę, która miała studiować w Londynie, niestety więcej na ten temat nie wiem. Od czasu do czasu udziela jeszcze wywiadów, udziela się medialnie na różnego rodzaju benefisach. Także bardzo się z tego cieszę. Jak sama przyznała, w odpowiedzi na pytanie, czy tęskni za swoim dawnym życiem, odpowiada: teraz na scenie nie ma miejsca dla dinozaurów takich jak ja. Ale żałuję, że piosenki w jej wykonaniu bardzo rzadko puszczane są w radio, w telewizji. I nie tylko jej, ale w ogóle wszystkich artystów jej pokolenia. Dlatego dzisiaj, moi drodzy, co robimy? Wpisujemy w YouTube Stenia Kozłowska i sobie słuchamy. Żeby sobie przypomnieć te czasy, ten klimat i to, kiedy muzyka naprawdę miała taką wartość artystyczną, również ta popularna. Oczywiście nie narzekam, bo dzisiaj w dobie Spotify'a i innych tego typu serwisów każdy wybiera, czego słucha i naprawdę mamy bardzo wielu dobrych artystów, ale jednak w radio czasem jest ciężko.
Chociaż też stacje są różne, także ja nie będę narzekać na koniec. Lepiej pozdrowię panią Stefanię, życzę wszystkiego dobrego, dalszego cieszenia się jesienią życia, najpiękniejszym okresem w życiu człowieka, bo przecież nic nie trzeba, a wszystko można. No i oczywiście tak jest też na moim kanale, więc jeżeli będziecie chcieli o kimś odcinek, nawet o kimś bardzo oryginalnym, czy o kimś, o kim dawno nic nie było słychać, to nie krępujcie się w komentarzach mi zaproponować. Jeśli macie trochę czasu, to tutaj znajdziecie odcinki, które możecie zobaczyć. A ja wam za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia. Cześć!